Dominik, za tobą debiut w treningu noworocznym, a zarazem pierwsza zdobyta w nim bramka. Jak się czujesz? Znaczy, uczucie jest, no, wiadomo, wspaniałe, gdy się strzela przy tylu kibicach. To jest mój pierwszy trening noworoczny i mam nadzieję, że nie ostatni. Wiadomo, atmosfera była, no, tylko sobie można taką wymarzyć, bo gdzieś tam od małego zawsze jeżeli oglądało się mecze, no to chciało się być na tym stadionie, przeżywać to razem z kibicami, no i oczywiście strzelić bramki i cieszę się, że mi się to dzisiaj udało. Czyli nie było problemu z tym, żeby skrócić sobie zabawę sylwestrową, tylko to było jedno z twoich marzeń, które dzisiaj udało się spełnić? No pewnie, jeżeli ma się do wyboru albo impreza, albo zagranie przy debiut przy tylu ludziach, no to oczywiście wybór jest jasny i nie miałem z tym problemu. Nowy rok, nowe wyzwania, postanowienia. Czego życzysz sobie? Szczególnie ja wyznaję taką sobie zasadę, że jeżeli jest nowy rok, to ja nie potrzebuję akurat zmiany daty, aby sobie coś postanowić, tylko po prostu nie ma okazji. Gdy sobie coś zakładam, no to na następny dzień to realizuję. Ale przede wszystkim chciałbym się rozwijać sportowo, żeby w następnym sezonie albo jeszcze tym zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Grać tutaj regularnie co tydzień i zdobywać bramki tak, jak dzisiaj mi się udało. A przede wszystkim zdrowie, bo to jest najważniejsze. Jeżeli nie będzie żadnych kontuzji, no to ja też będę szczęśliwy i również kibicom, jak i wszystkim życzę zdrowia, szczęśliwego nowego.